Czy nie zaskakuje nas to, co się wydarzyło w Nazarecie? Na początku przecież słuchali go z uwagą, wręcz z podziwem. Bo te słowa, czyż nie jest to syn Józefa, można i należy odczytywać jako właśnie to ich lokalne poczucie dumy, że on jest spośród nas. A tak mądrze mówi, a tak jest mądry. I od tego podziwu przechodzą do chęci zabicia Jezusa. Tylko dlatego, że przypomniał im, jak trudna jest rola proroka we własnym kraju wśród swoich. Czy coś nam to mówi? Czy zauważamy samych siebie też w tej roli słuchaczy Jezusa, którzy nie chcą słuchać proroka, bo jest im znany, bo jest wśród nich, bo nie jest kimś z zewnątrz, nie jest kimś z daleka, nie jest kimś nadzwyczajnym? O ileż łatwiej było Jezusowi uczynić cuda w Kafarnaum czy w innych miejscach, bo tam nie był znany, bo był kimś z zewnątrz, a wśród swoich nic się nie dało zrobić. Była ta blokada wewnętrzna. Oburzyli się, bo Jezus przypomniał im wypadki opisane w księgach Pisma Świętego i o proroku, który w czasach Eliasza poszedł do wdowy w Sarepcie Sydońskiej i o uzdrowieniu Syryjczyka Naamana, czyli ludzi, którzy nie byli z ludu Izraela. Czy słuchacze Jezusa w synagodze o tym nie wiedzieli? Oczywiście, że wiedzieli. Bo przychodząc tam do synagogi, słyszeli te słowa, te historie biblijne, znali. A mimo to porwali się i z gniewu chcieli Jezusa zabić za to, że pokazał im, można powiedzieć, lustro, w którym zobaczyli swoją małość i swoją niegotowość na przyjęcie Słowa Bożego. Mimo że je niby znali, mimo że je słyszeli w życiu powielokroć. Bo słyszeć Słowo Boże, a je przyjąć, to są dwie różne rzeczy. I tutaj mamy dokładny opis tego mechanizmu, który, jak się okazuje, jest ciągle aktualny w ludziach, w każdym z nas jest ta skłonność, by słyszeć słowa, ale ich nie usłuchać. To jest ta ciągła pokusa, której człowiek łatwo ulega i zawsze sobie znajdzie wytłumaczenie, dlaczego nie posłuchać tego, co mówi do mnie prorok Boży. Bo to nie jest ten czas, bo to nie jest to miejsce, bo to nie jest ten moment, w którym jest mi to słowo potrzebne. Wymówek znajdziemy bardzo dużo. Albo kimże on jest, żeby mnie pouczać, co w dzisiejszych czasach jest bardzo powszechne. Ta nadwrażliwość na to, że ktoś może mówić prawdę mi w oczy. A ja wolę, żeby mi nie mówił prawdy. A ja wolę żyć w swoim złudzeniu, że wszystko jest wspaniale. Że nie muszę nic w swoim życiu zmieniać. I to jest jedna z przyczyn, dla których Kościół dzisiaj nie jest kochany. Jezus Chrystus obecny w Kościele nie jest kochany przez współczesny świat i nawet przez współczesnych chrześcijan, bo mówi prawdę o nas. Bo pokazuje nam to lustro, w którym odbijają się nasze słabości i podłości. I mówi nam, że nie może uczynić z nami cudu, bo w nas nie ma albo wiary, albo miłości, albo uwolnienia się od przywiązania do grzechu, albo jeszcze tysiące innych powodów, z których wynika to, że Bóg Wszechmogący
nie może uczynić tego cudu, który by chciał. Bo to my mu przeszkadzamy. Bo to my stawiamy mu barierę, tak jak oni postawili barierę Jezusowi, by nie mógł ich nawrócić, uzdrowić, uwolnić, by dać im to, co dawał tylu tysiącom innych ludzi, gdzie indziej, gdzie szedł i jego słowo było przyjmowane. I nikt się nie zastanawiał, kim on jest, albo jakie ma prawo mówić to, co do nas mówi. Warto, kochani, abyśmy na to zwrócili mocną uwagę, bo dziś, gdy jest tak wielu fałszywych proroków, największym naszym błędem będzie, jeżeli ze względu na to, że jest tak wiele kłamstwa, tak wiele złej woli wśród tych, którzy mówią różne dziwne rzeczy i głoszą różne dziwne ideologie, żeby nie odrzucić tego, który jest samą prawdą, Jezusa Chrystusa i Jego nauczania. Żeby nie odrzucić Jezusa Chrystusa obecnego ciągle na tej ziemi, właśnie w Kościele, we wspólnocie wierzących, w sakramentach świętych, które są drogą do zbawienia, daną nam z miłości przez samego Boga, przez Jezusa. Nie po to, żebyśmy się lepiej poczuli, ale żebyśmy mogli dojść do tego domu, do którego Jezus nas zaprosił, do zbawienia wiecznego. My dzisiaj też jesteśmy trochę w roli tych, jak tamci ludzie w Nazarecie, tyle że my jesteśmy w świątyni, w kościele i spotykamy się tak samo z tym samym żyjącym Jezusem, który nam mówi prawdę o nas samych, że jeśli się nie nawrócimy, to wszyscy zginiemy. Jeśli nie przyjmiemy Słowa Bożego, które wyzwala nas z niewoli grzechu, to nie osiągniemy zbawienia. Jeśli nie będziemy słuchać, nie będziemy posłuszni Bożemu Słowu i Bożemu nauczaniu w każdym momencie naszego życia, to i Bóg nie będzie w stanie nam pomóc i nas ocalić. To są bardzo poważne rzeczy. Nie mówię tego, żeby komukolwiek popsuć nastrój niedzielny, tylko mówię to z troski o wasze dobro duchowe, o nasze dobro duchowe, bo mówię to też do siebie. Trzeba słuchać Jezusa Chrystusa, bo tylko w Nim jest ta prawda, która wyzwala i zbawia. Gromadzimy się na Eucharystii, dlatego że taka jest wola Jezusa Chrystusa. Nie Kościoła, nie biskupa, nie papieża, Jezusa. Przychodzimy tu dla Niego, by Jego słuchać i Nim się karmić. Po to jesteśmy w Kościele dzisiaj. Jesteśmy dzisiaj w Kościele także dlatego, że wiemy, że trzeba tu na ziemi realizować wezwanie do miłości Boga, bliźniego, i wspólnoty, w której żyjemy, także tej, którą nazywamy ojczyzną. I nie chodzi tylko o ziemię, ale chodzi o tych wszystkich ludzi, którzy ją tworzą. I chcemy się modlić do Boga w intencji tejże ojczyzny ziemskiej, która jest nam dana, i chciałoby się za świętym Janem Pawłem II powtórzyć, i zadana. On mówił o wolności, ale my możemy też to odnieść do ojczyzny, że ona jest nam zadana w tym sensie, że innej ziemskiej ojczyzny nie musimy szukać, bo ją mamy, bo ją otrzymaliśmy z woli Bożej, bo dał nam życie właśnie tu, a nie gdzie indziej. Ale z tego bycia częścią ojczyzny wynika też ta powinność modlitwy o dobro dla tejże ojczyzny, ale także ten i wewnętrzny, i zewnętrzny wysiłek, by swoje talenty, swój potencjał przełożyć na dobro tejże ojczyzny, w tym wymiarze, jaki do mnie należy, którym mogę służyć innym z miłości do nich. Jezus Chrystus przyniósł na ziemię prawdę o nas samych i o Bogu. I trzeba ciągle pytać Jezusa Chrystusa, czy jestem na dobrej drodze,
Czy dobrze rozumiem Jego wolę? I pytać, co mam jeszcze, Panie, uczynić, by Twoje plany także dziś w XXI wieku mogły być realizowane przy moim współudziale w wymiarze posłuszeństwa, miłości i tej ufności, że to Ty, Boże, kierujesz wszystkim, a nie ja, ani nawet najmądrzejsi ludzie. I trzeba ciągle pytać, czy tę prawdę Jezusową znam i chcę ją przyjmować. Tydzień temu była Niedziela Słowa Bożego. Niejako Kościół nam zadaje to pytanie, czy żyjesz Słowem Boga w ciągu swojego życia. Dlatego na początku każdego roku jest ta niedziela, by przypomnieć, że jest Słowo Boże zapisane w Piśmie Świętym, którym mam się karmić i według Niego postępować, według Niego żyć. To jest ta droga, którą mamy postępować. I tylko ta prawda Boża powinna być dla nas jedyną, według której chcemy kształtować nasze życie i postępowanie. I chodzi o to, by poznać prawdę Boga nauczającego nas, a nie próbować tworzyć własne prawdy o Panu Bogu, które są nam wygodne. Nie trzeba szukać współczesnych proroków. Nie trzeba szukać tego, co czasami w atmosferze pewnej sensacji się pojawia, bo ktoś miał jakieś widzenia, bo ktoś coś napisał, bo gdzieś coś jest w internecie, co może być pożywką dla mojej pobożności. A ja pytam, gdzie jest Pismo Święte, gdzie jest Słowo Boga w tym, czym się kierujesz i czego szukasz w życiu. Jeśli nie znamy Pisma Świętego, nie znamy Jezusa. Jeśli nie karmimy się Słowem Pana Jezusa na co dzień, to jak ma wyglądać nasze życie chrześcijańskie i miłość do ojczyzny, jeśli nie wynika ze Słowa Boga, który mówi: nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa, i te wszystkie Boże wskazówki mamy przyjąć i realizować. A dzisiaj świat współczesny mówi: nie zabijać, tak, oczywiście, nie wolno mordować zwierząt, nie można niszczyć przyrody, ale dziecko można. Czasem nie ma innego wyjścia. Czy to jest prawda Boga, czy szatana? I tak można przy każdym Bożym przykazaniu pokazywać, ile jest tych naszych ludzkich tłumaczeń, że uznajemy to, że czegoś nam nie wolno, ale, i to ale jest drogą do utraty naszego zbawienia. Słowo Boga jest konkretne, precyzyjne, dokładne i boli, jeśli człowiek temu Słowu się sprzeciwia, a jeszcze nie zabił swojego sumienia. I ma boleć, bo to jest ten sygnał: zawróć, zmień swoje postępowanie, przejrzyj na oczy i zobacz, dokąd idzie Jezus, a dokąd idziesz ty. Trochę tak jak w ostatnich zdaniach dzisiejszej Ewangelii. Oni porwali i prowadzili Jezusa, by go stracić, a on przeszedł mimo nich. I z czym zostali? Ze swoją głupotą, złością. A Jezus, Zbawca, przeszedł i odszedł. Czy tego chcemy? Czy to jest nasza droga? Wierzę, że nie. I o to się modlę, żeby w nas była ta gorliwość słuchania Bożego Słowa i Bożej nauki w każdym z nas, ludzi ochrzczonych, w każdym z nas miłujących naszą ziemską ojczyznę i pragnących być posłusznymi Panu Bogu. Bądźmy zawsze, każdego dnia i w każdym momencie naszego życia zjednoczeni z Jezusem Chrystusem, nauczycielem, Zbawcą, Bogiem, miłością. Amen.